Wojtas super na improwizowanie, żeby improwizować i żeby bajacować. Improwizowanie tutaj w stylu takim troszeczkę bluesowym. No bo właśnie, bo teraz trzeba było się zastanowić w stylu bluesowym, aha, w stylu bluesowym, to znaczy, że muszę mieć pewne określone, że tak powiem, pewne określone walory brzmieniowe, pewne określone frazy, melodie, które sugerują, że akurat gram bluesa. W zasadzie tak. I co teraz dalej z tym zrobić? Bo właściwie tak. A ja na przykład lubię mieszać, ale lubię grać trochę tak, trochę na przesterze, trochę nie na przesterze. Czy to znaczy, że jeżeli mam przester, to znaczy, że już to nie jest bluesowe, tylko to jest metalowe? No właśnie, to wszystko to też zależy od tego, w jakim to jest kontekście, jaka jest w utworze perkusja. Czy perkusja jest tym, dyc, tym, dyc, tym, dyc, tym, dyc. To ta melodyjka, co grałem przed chwilą, to akurat by się idealnie spasowało właśnie do takiego bluesa. Tym, dyc, tym, dyc. A jak byłoby na przykład... To już jest takie, o, trochę rockowo brzmi, jeszcze jak bas, prawda, by szedł. To już brzmi rockowo, prawda, czyli jakby dany gatunek muzyczny cechuje się różnymi, że tak powiem, znakami rozpoznawczymi w różnych dziedzinach, jakby w różnych elementach tej warstwy muzycznej. Bas, perkusja, wokal, gitara i te wszystkie frazy, które gramy, prawda? Ten motyw, co tu ma, jest fajny, to jest właśnie w rytmie takim. Taki troszeczkę jakby przesunięty jest, prawda? Że mam. Tutaj jest akurat ważnym elementem to, że mamy dźwięk, to się nazywa dźwięk napędowy, że używam dźwięku A, dźwięku tonicznego, bo mamy pentatonikę A mol, ma dźwięki A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C, A, C, D, E, G, A. Takie ma dźwięki, prawda? Dźwięk toniczny używam tutaj jako taką nutę, można to wyobrazić sobie taka, od której się odpycham. Tu akurat wyraźnie słychać, że to takie jakby... Bardzo fajnie zabrzmiała ta zagrywka. Tu mam akurat po prostu gram piąta struna na 5, 7 i czwarta na piątym. Tylko zagrane trzy dźwięki. Zagrane tak, że mam 5, 7 i... Bardzo ciekawie to zabrzmiało. Spróbuj zrobić taką, ten taki jakby bluesowy troszeczkę. Gram piąta struna, przepraszam, szósta struna na piątym progu, czwarta na siódmym. I gram dwa razy piątą. I później gram piąta najgrubsza na piątym i piąta na czwartym. Piąta na czwartej strunie, na czwartym. Bardzo dobre ćwiczenie było w jednym z wcześniejszych filmików. Używanie dźwięków właśnie na przemian dźwięku głównego, dźwięku tonicznego i poszczególne interwały, które mamy. Takie było coś takiego. Było bardzo fajne ćwiczenie, które teraz właśnie tym bardziej pokazuje praktyczne zastosowanie tego ćwiczenia, prawda? Że mam po prostu... No i właśnie tutaj to jest bardzo, bardzo fajne. Połączyłem też od razu też slajdy, prawda?
Ale właśnie bluesowy. I to brzmi właśnie tak bluesowo, właśnie przede wszystkim dzięki temu, że mamy tym, ty, 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 tym, ty. Tym, ty, tym, ty, tym, ty, tym, ty, tym, ty. Jakby mając w głowie ten rytm, to on już automatycznie nam jakby wybija takie bluesowe troszeczkę, takie, taki feeling bluesowy. Tym, tym, ty, tym. Może następnym razem zrobię z automatem perkusyjnym. Popróbuj sobie coś takiego zagrać. Oczywiście tu... Pole do popisu jest oczywiście przeogromne, bo możemy zacząć no nie, niekoniecznie od oktawy, możemy zacząć tutaj, gdzie jest trzecia struna. Się używając sobie pokombinuj, mile widziane linki do filmików, które nagracie, oglądający, linki do filmików właśnie z takimi pomysłami. Nawet bym powiedział, że nie tyle mile widziane, co obowiązkowe. Wrzucajcie. Ja mogę tam, nie wiem, czy tam, tam oczywiście, że mogę zaakceptować te linki, prawda, jeżeli ktoś nie da rady, to koniecznie to proszę napisać, że po prostu o, Wojtek, coś nikt nie wchodzi. No nie, ja wtedy muszę zaakceptować to. Ale to wręcz można było powiedzieć, która to godzina jest, żeby to nie, żeby nie przedłużył. Można było powiedzieć, że to jest wręcz konieczne, żeby wrzucać, żeby wymyślać. Ja wiem, że możesz powiedzieć, ale ja nie będę nic wrzucał, ponieważ ludzie mnie wyśmieją. Ale to się zupełnie tym nie przejmuj. Ważne, że próbowałeś. Bo łatwo nie myli się ten, kto nic nie robi, prawda? Czy nie myli się. Ten, kto nic nie robi, to też zwraca wszystkim uwagę, prawda? I wtedy, no pokaż co umiesz, no nie? Skoro żeś taki mądry, no nie? Popróbujcie koniecznie, porzucajcie filmiki. To co ja tutaj pokazywałem, to tylko są przykłady, ale widać, że jest taki, z racji tego też, że jesteśmy w samej pentatonice molowej, ona już sama w sobie troszeczkę tak sugeruje takie bluesowe zacięcie takie. Więc to już sam fakt, że mamy tą pentatonikę. Bluesowe zacięcie, dobra, bo ja tutaj zaczynam się rozgadywać i pajacować. Do zobaczenia w następnych filmach. Bajo!